Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kino mówi czwarta władza, w którym będziemy zgłębiać mechanizmy działania amerykańskich, ale w ogóle współczesnych mediów. Po naszej rozmowie oglądać będziemy film Pierwsza strona. Tytuł oryginału to Shattered Glass, ponieważ bohaterem jest młody dziennikarz o nazwisku Glass, który niestety, nie będę zdradzał do końca puenty, ale to jest oczywiste, sprzeniewierza się zasadom etyki dziennikarskiej. I podobnie jak tydzień temu, moimi gośćmi są Agnieszka Graf, kulturoznawczyni z Ośrodka Studiów Amerykańskich oraz pan Adam Szostkiewicz z tygodnika Polityka. Myślę, że znowu mamy do czynienia z filmem, który z jednej strony jest bardzo amerykański, wychodzi od amerykańskich realiów, od konkretnej historii, ale pozwoli nam też sporo opowiedzieć o tym, jak media funkcjonują w ogóle. Bo tak naprawdę podstawowe pytanie, dlaczego młody dziennikarz zaczyna wymyślać historię, chce robić karierę, chce świecić i być gwiazdą, ten mechanizm w filmie jest chyba uniwersalny. Agnieszko. Kariera Glassa pada, rozpada się pod koniec lat 90. To jest początek też ery internetu. On zostaje nakryty dzięki dziennikarzom internetowym. I to jest też początek ery tabloidyzacji mediów, która w tej chwili już jest takim właściwie monstrum, które zżera nam świat prawdy i poważnej debaty. I on te procesy uosabia w takiej ich wczesnej, naiwnej wersji. On wymyśla opowieści, które są atrakcyjne, które są tym, co już wiemy, opowiedzianym w atrakcyjnej formie. No to jest to, co dzisiaj właściwie zapełnia szpalty gazet i ekran telewizora. Panie Adamie, no ja... czy jest aż tak źle? Zależy gdzie właśnie, bo... W polityce jest lepiej. Myślę, że rzeczywiście w sektorze tych tygodników tak zwanych opiniotwórczych jest jeszcze trochę lepiej. Gorzej jest rzeczywiście w prasie codziennej. Ale zgadzam się, że ten argument, który w filmie pada jako moralne alibi, prawda? Dlaczego... No zwyczajnie zmyślam, prawda? On mówi, no bo presja jest, w tym sensie, że mam krótki termin, a po drugie, że trzeba zrobić atrakcyjną story, no bo to tygodnikowi pomoże. Faktycznie okazuje się potem, bilans jest okrutny, bo ponad połowa tych atrakcyjnych story, które Glass napisał, to są rzeczy zmyślone. I co jest warte podkreślenia? No to po pierwsze, że jednak mówimy o bardzo skomplikowanym świecie. Dzisiejsze media, nie ma czegoś takiego jak jedno medium, nie ma czegoś takiego jak jeden zawód dziennikarz. Tysiące jest podgrup. Tutaj mówimy o elicie. To znaczy, to jest opiniotwórczy, wpływowy bardzo tygodnik amerykański o liberalnym nastawieniu, z długą historią, powstał bodaj w 14 roku. Autentycznie... Czy się liberałowie uważają, że konserwatywny, oczywiście, co dobrze o nim świadczy? Oczywiście, co dobrze o nim świadczy, tak. Bo jest gdzieś pewnie po środku. Z polskiej perspektywy, mogę to powiedzieć jako facet, który przepracował już blisko 30 lat w tym zawodzie, to nie wygląda jeszcze tak dramatycznie. Nawet powiem szczerze, że nie zmyślają na taką skalę. A poza tym, z drugiej strony, muszę to oddać kolegom amerykańskim, właśnie w tej grupie takiej prasy opiniotwórczej, gdzie sam pracuję, no jednak mają tę przewagę. Jeśli jest prawdą, tak jak w pewnym momencie usłyszymy na filmie, jaki proces weryfikacji musi przejść każdy konkretny tekst, jak widać, są dziury i z tych dziur w tym systemie korzysta Glass, bohater filmu, to jednak muszę powiedzieć, że u nas aż tak rozbudowanej wewnętrznej kontroli i weryfikacji nie ma. Ja myślę, że filmy w tym cyklu Czwarta Władza układają na się pewien cykl. To znaczy tydzień temu, omawiając filmy o Nixonie, pokazaliśmy ten moment, kiedy następuje duża zmiana społeczna, kiedy media zaczynają się cieszyć większym zaufaniem niż politycy. Tak, bo łapią za rękę skorumpowanych polityków i zyskują sobie zaufanie społeczne. To, co znamy z innych filmów o Watergate, to właśnie ten proces sprawdzania tekstu, kiedy ci dziennikarze, żeby opisać tą aferę, muszą mieć rzeczywiście wszystko potwierdzone. Ten film, Pierwsza strona, pokazuje nam już zupełnie inny etap, kiedy następuje pewien przesyt medialny, tak? Kiedy być może
polityka już przestała być ważna. Ważne stają się nawet nie dziennikarze, tylko media w ogóle, prawda? Może tutaj takie słowo amerykańskie wrzucę. Infotainment, czyli połączenie informacji z rozrywką. To jest to, co zagraża takim ambitnym tygodnikom jak New Republic, które po prostu zawsze bardzo poważnie pisały o polityce. Kariera Stephena Glassa i w ogóle tych młodych, bardzo młodych, co podkreśla reżyser dziennikarzy, jest próbą takiego odmłodzenia nie tylko tej redakcji, ale w ogóle mediów amerykańskich. Niestety to się wiąże z taką pułapką, że będzie się sprzedawało niesprawdzone rzeczy i też takie rzeczy właśnie błyskotki. I to myślę, że o tym jest ten film, o tym jak media zamieniają się z gracza w systemie demokratycznym w część takiej właśnie no, biznesu rozrywkowego po prostu, ze szkodą dla demokracji. Ze szkodą dla demokracji, ale ja troszkę się uśmiecham, bo to też jest demonizowanie tych mediów, ich wpływu, ich znaczenia. To jest wszystko mit, który jest potrzebny też politykom w ich wewnętrznych rozgrywkach, tak jak w Polsce. Na kogo zwalałoby się wszystkie nieszczęścia przegrane polityczne, gdyby nie było mediów, które można oskarżyć o to, że są za bardzo liberalne albo za bardzo prawicowe. To jest wszystko po prostu dla naiwnych. Natomiast chcę zwrócić uwagę Państwu na jeden dla mnie kluczowy moment w tym filmie. To jest ten moment, w którym jedna z pracownic redakcji zwraca uwagę innemu dziennikarzowi, bardzo ważnemu, że nie byłoby całej sprawy Glassa, nie byłoby konieczności publicznego przepraszania czytelników, co jest wielką, żenującą dla redakcji tak prestiżowego pisma sprawą, gdyby oni się godzili na to, na co nie chcieli się godzić w ramach swojej polityki redakcyjnej. Na co? Na fotografię. Nie byłoby sprawy Glassa, gdyby był fotoreporter, który by poszedł z nim i zobaczył te miejsca i te sceny, które on opisuje w swoich tekstach. Na tym, że i to jest metafora. To jest metafora sytuacji. No tak, tylko że media obrazkowe. Ale wiemy już o tym, że zdjęcia też już można oszukiwać, bo jesteśmy właśnie na tym kolejnym etapie, prawda? Photoshopa, gdzie możemy każde zdjęcie zmanipulować. Mamy tak samo, jak mamy przykłady fikcyjnych tekstów, mamy fikcyjne zdjęcia. Ale czy rozmawiając też i pokazując ten film teraz, tuż po aferze Murdocha, też nie pokazujemy, jak bardzo jednak to jest niebezpieczny proces, jak bardzo oddanie władzy w ręce mediów, czy właśnie tej rozrywki medialnej, jest znowu zagrożeniem dla demokracji i społeczeństwa. Znaczy ja myślę, że ten film jednak pokazuje, że to była bardzo wyjątkowa historia i że to nie jest tak, że wszyscy wymyślają opowieści. Natomiast zagrożeniem, i to w materiałach prasowych do tego filmu się pojawia jako taka główna właściwie myśl, zagrożeniem jest to, że ludzie przestaną ufać mediom i że ludzie zaczną po prostu sami sobie wyrabiać opinie na podstawie tego, co powiedział im sąsiad oraz czerpać wiedzę z telewizji, a nie z mediów pisanych, które jednak są powiedzmy tym twardym jądrem. I to jest zagrożenie. Właśnie nie to, że media będą miały za dużo władzy, tylko że media stracą zaufanie. Więc zdezawuowanie tego Stephena Glassa było niesłychanie takim ważnym momentem. Pokazanie, że tak nie wolno. Tak się nie będziemy bawić. Panie Adamie, powiedział, że w Polsce nie jest źle, ale właśnie w tygodniku Polityka, w którym pan pracuje, tego lata ukazały się co najmniej dwa teksty, które pokazały z jednej strony, jak telewizje informacyjne nadające 24 godziny na dobę zaostrzyły język debaty politycznej oraz drugi tekst, który mówił o tym, jak często tematy dziennikarskie nie są tematami, tylko są przeciekami, są PR-owskimi działaniami. Czyli ja mam wrażenie, że nie jest aż tak dobrze, jakby pan tutaj sugerował. Jednak. Nigdy, ale wie pan, ja jestem z tej frakcji, że tak powiem, realistów życiowych. Nie ma utopii, nie ma raju, nigdzie, w żadnej dziedzinie życia publicznego, społecznego, ludzkiego, także w dziedzinie mediów. Nie ma takiego raju. Natomiast oczywiście możemy mówić o jakiejś tendencji. Ja się zgadzam, że ta tendencja niepokojąca to jest wypieranie takiej prasy, która chciała być jednak jakiegoś rodzaju metrem, sewr, prawda, że można się było spokojnie powołać na taki czy inny tytuł, na takiego czy innego, czemu nie, dziennikarza, który miał ustaloną renomę, reputację i tak dalej. To wszystko się skończyło. Skończyło się przez obrazki, metaforycznie biorąc, także przez internet, przez absolutną demokratyzację. To jest paradoks sytuacji. Każdy demokratyzację właśnie obiegu informacji i całej tej infosfery, czy jak to nazwiemy.
Do czego zmierzam? Ja myślę, że kluczem do tej sprawy bardzo poważnej, o której mówimy, jeśli traktować poważnie system demokratyczny, ja traktuję, jestem demokratą, to jest coś, co nazwałbym edukacją do mediów, do korzystania z mediów i do zrozumienia, na czym media polegają, jakie są słabe, jakie są dobre strony mediów. My powinniśmy stworzyć sensowny, przystępny program dla młodych ludzi zwłaszcza, bo oni najczęściej są ofiarą mediów w tej fazie, o której dzisiaj mówimy, tabloidalnej, zgadzam się. Jak przed tym się bronić? No, nikt nad tym nie pracuje. W tym filmie edukacja się odbywa. Stephen Glass chodzi do szkoły, gdzie tłumaczy dzieciom, jaką zrobił fantastyczną karierę. Oczywiście żartuję, ja się z panem zgadzam, że trzeba ludzi przygotowywać do bycia manipulowanym przez te media, ale ten film jest jakby o tym, że media ulegają presji dawania rozrywki, dawania ludziom tego, co chcą zobaczyć i że tej presji ulegają nawet szefowie z Glassa. To jest fascynujące. Jemu się udaje oszukać wszystkich. Pytanie, dlaczego? Na to pytanie właściwie ten film nie odpowiada. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Może, pytanie jest wobec tego takie. Kto w tej chwili jest tą czwartą władzą? Tak? No bo jeżeli nie politycy, jak trochę się okazało z filmu o Nixon, jeżeli nie dziennikarze, to być może tą władzę sprawuje właśnie rozrywka albo pieniądz po prostu. Nie, ja uważam, że absolutnie politycy sprawują władzę. Media w dużo mniejszym stopniu. Podtrzymuję tę tezę, żeby nie demonizować mediów. Popatrzmy na polski choćby przykład. Mamy 20 ponad lat doświadczenia demokratycznego. Ile media polskie, już niezależne, wykryły w tym czasie afer porównywalnych do afery Watergate, prawda? Można dyskutować moim zdaniem o jednym takim przypadku. Myślę o aferze Rywina. Jak się zaczęło? Nie, że dziennikarze coś wyszperali i tak dalej i spełnili tę kluczową funkcję, prawda, obrońcy publiczności, społeczeństwa, systemu demokratycznego przed politykami, przed nadużyciami, tylko przyszedł jakiś facet i redaktor naczelny nagle oświeciło go coś i nagrał rozmowę, po czym po paru miesiącach dopiero ona ujrzała, materiał na ten temat ujrzał światło dzienne, co też daje do myślenia. Więc gdzie jest ta wszechmoc mediów? Gdzie jest ta funkcja kontrolna? My się tego dopiero uczymy. Tezą o tym, że media mają się nieźle. Media przestały być źródłem twardej wiedzy. Różnica, o której się uczy dzieci w szkole między faktem a opinią, zatarła się do tego stopnia, że większość ludzi wierzy, że właściwie wszystko jest opinią i żyjemy w kilku obiegach prawdy. To znaczy zwolennik Kaczyńskiego czyta inne gazety i ogląda inną telewizję i żyje w innym świecie. Robimy to samo. Zwolennik My czytamy Tuska, swoje tak, media, tak, prawda, i też na tak, tym poprzestajemy. Ostatnio w Krytyce Politycznej była dyskusja na temat tego, czy prawicowe media w Polsce mają kampowy, czyli taki właśnie zabawowo-ironiczny obieg w środowiskach lewicowych. Więc pytanie, czy w ogóle się czytamy nawzajem. Otóż źródłem tego kryzysu no jest właśnie taka pluralizacja dyskursów, to co się ładnie nazywa postmodernizmem. Zgoda na to, że żyjemy w różnych światach. Po prostu takie przekonanie, że jest to jądro, o którym nam napisze New York Times albo, nie wiem, Washington Post, a potem to już są tylko opinie, to się skończyło. Teraz rzeczywiście Ameryka, ale myślę, że też Polska jest podzielona na te różne światy. No i do tego jeszcze wszystkiego dochodzą rozmaite oszustwa. Historia Glassa to jest jedna. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ten film się ukazał, rok później zdaje się, wybuchła afera Jasona Blaira. Ja się zastanawiam, czy ten film jest opowieścią o fascynującym, niezwykle uroczym oszuście. Czy to jest film o kryzysie mediów? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć sobie widzowie, których zapraszamy wspólnie na film Pierwsza Strona.